Na poziomie makroskopowym organizmy żywe znacznie różnią się od siebie. Jednokomórkowce wyglądają kompletnie inaczej niż organizmy wielokomórkowe, które wykształciły różnego rodzaju tkanki i organy. Jednak gdy przypatrzymy się im wszystkim na poziomie mikroskopowym, są zadziwiająco jednorodne. Może to oznaczać, że wszyscy mamy wspólnego przodka. Z poprzednich odcinków wiecie, że luka to komórka, ewentualnie grupa komórek, które były przodkiem wszystkich organizmów, jakie znamy, zarówno tych żyjących, takich jak te tutaj, oraz tych, które znamy z materiału kopalnego. Luka żył najprawdopodobniej około 4 miliardy lat temu w pobliżu kominów hydrotermalnych. Mógł już być znacznie złożonym organizmem beztlenowym. Otaczała go błona, a być może i ściana komórkowa. We wnętrzu komórki powinna znajdować się cytoplazma, w której swobodnie pływał materiał genetyczny w formie pierścienia DNA. Ten miał ponad 350 genów. Geny przepisywane były już na mRNA, a następnie tłumaczone na odpowiednie białka. Były to m.in. cząsteczki enzymu odwrotnej grazy, która zajmuje się specyficznym skręcaniem DNA podczas jego kopiowania. Występuje ona u organizmów żyjących w ekstremalnych warunkach, co podpierałoby hipotezę o wysokiej temperaturze środowiska życia luka. No nie wiem, czy wiesz, ale teraz mówi się o drzewie dwudomenowym. Mówi się o tym, że luka dał początek zarówno bakteriom, jak i archeonom. Bakterie to domena, którą stanowią najczęściej jednokomórkowe mikroorganizmy prokariotyczne. To znaczy organizmy, które w swojej budowie nie posiadają jądra komórkowego. Ich materiał genetyczny zanurzony jest w cytoplazmie w obszarze nazwanym nukleoidem. Bakterie zasiedlają prawie wszystkie środowiska życia. Lądy, wody, żywe organizmy, a niektóre z nich żyją w środowiskach ekstremalnych, takich jak kominy hydrotermalne na dnie oceanów, gorące źródła czy wulkany. Przyjmuje się, że pierwsze bakterie były zbliżone do współczesnych klostridiów. Są nimi beztlenowe bakterie zdolne do wytwarzania przetrwalników, formy spoczynkowej umożliwiającej przetrwanie trudnych warunków życia. Klostridia można znaleźć zarówno w glebie, w wodzie, jak i w przewodach pokarmowych zwierząt, a także jako normalnych bywalców dolnego odcinka układu rozrodczego kobiet. Wśród nich występują patogeny jak Clostridium tetani, który wywołuje tężec. Archea, czyli tak zwane archeony, to również jednokomórkowe mikroorganizmy, które bardzo ciężko się hoduje, dlatego są słabo poznane. Jeśli mówimy o nich, to zazwyczaj porównujemy je z bakteriami. Archeony mają inaczej zbudowaną ścianę komórkową. U bakterii zbudowana jest głównie z mureiny, która u archeonów nie występuje. Kolejną rozbieżnością jest organizacja materiału genetycznego. U bakterii występuje pojedynczy chromosom, czyli pojedyncza kolista cząsteczka DNA, która nie ma cząsteczkowego rusztowania występującego u archeonów. U archeonów nić DNA nawinięta jest na białka histonowe, podobnie jak u nas. Ale nie uprzedzajmy. Mimo że bakterie też potrafią żyć w ekstremalnych środowiskach, to głównie archeony wykazują przystosowanie do tak drastycznych lokalizacji. Przypuszcza się, że pierwsze archeony wyglądały jak metanogeny, czyli takie współczesne beztlenowe archeony, które oddychając produkują metan. Najczęstszymi miejscami, w których żyją, jest gnojowica, obornik czy układ trawienny przeżuwaczy. Okej, wiemy, jak prawdopodobnie wyglądały pierwsze bakterie i archeony, ale kiedy się pojawiły? Naukowcy wskazują okres między pojawieniem się luka, czyli 4 miliardami lat temu, a 2 miliardami lat temu. Obecnie przyjmuje się, że obie grupy są jednakowo stare, a ponieważ archeony podobne są bardziej do bakterii gram dodatnich, wysuwane są też propozycje, że archeony pochodzą właśnie od nich. Bakterie gram dodatnie to bakterie, których ściana komórkowa zbudowana jest z grubej warstwy peptydoglikanu. Należą do nich takie współczesne bakterie jak przypominające pałeczki Bacillus anthracis, które powodują wąglika. Bakterie gram dodatnie, a w szczególności Streptomyces, są głównymi producentami antybiotyków.
Pojawienie się archeonów wiąże się z obecnością antybiotyków, na które nowa grupa musiała wykształcić odporność, żeby przeżyć. Archeany wykształciły nie tylko niewrażliwość na te cząsteczki, ale także zaadoptowały się do środowisk, wielu środowisk ekstremalnych, gdzie szansa spotkania organizmu, który takie antybiotyki produkuje, jest minimalna. Wspomniałem, że organizacja materiału genetycznego u archeonów przypomina tę, którą mamy w naszych komórkach, czyli ogólnie mówiąc w komórkach eukariotycznych. Podobieństwo widoczne jest także w przypadku niektórych białek, czego nie można dostrzec między archeonami i bakteriami. Według najnowszych ustaleń organizmy eukariotyczne, takie jak ten pająk też, wywodzą się właśnie z archeanów. W ujęciu systematyki eukarionty są traktowane jako trzecia główna domena w świecie organizmów żywych, która rozwinęła się co najmniej 2,7 miliarda lat temu. Uważa się, że organizmy eukariotyczne są odgałęzieniem filogenetycznym od archea. Ich przodkami mogły być archeony zbliżone do tych, które odkryto w znajdujących się na północnym Atlantyku kominach hydrotermalnych, zwanych Zamkiem Loki. Tam między Grenlandią, Islandią i Norwegią zamieszkują archeony Asgard, mające wiele wspólnych cech z eukariontami. Są to oczywiście cechy natury molekularnej. Jednokomórkowe eukarionty, ale też wielokomórkowe, które widzicie tutaj, pod kątem komórkowym są podobne do archeonów, ale jednak się różnią. Chodzi o komplikacje komórki, budowy komórkowej, struktur, które się w nich znajdują. Na przykład siateczka śródplazmatyczna, próżno jej szukać w organizmach prokariotycznych, a w eukariotycznych jest, prawdopodobnie powstała na skutek jakichś skomplikowanych przemian wewnątrzkomórkowych. To jednak nie wszystkie struktury. Naukowcy uważają, że pewne elementy komórkowe eukariontów zostały stworzone dzięki, jak się to nazywało? Symbiozie. Symbioza oznacza rodzaj współpracy dwóch różnych gatunków organizmów, podczas którego obie ze stron otrzymują korzyści. Z kolei przedrostek endo wskazuje na szczególny rodzaj symbiozy, w którym jeden organizm żyje wewnątrz drugiego. Stworzenie jądra komórkowego, tak, ty też masz jądra komórkowe, albo miałeś raczej, może właśnie zaszło tą drogą. Mogło to być dzięki temu, że jakaś komórka bądź wirus weszły kiedyś do jakiegoś przodka innej komórki, komórki eukariotycznej. W przypadku chloroplastów i mitochondriów w zasadzie nie mamy wątpliwości, że to właśnie tak wyglądało. Mitochondria jako organele stanowią swoiste centrum energetyczne komórki. Zachodzące w nich reakcje oddychania tlenowego prowadzą do rozłożenia związków organicznych, np. glukozy. Uwalniana energia gromadzona jest w cząsteczkach zwanych ATP, które jest paliwem komórkowym wykorzystywanym w procesach komórkowych. Chloroplasty z kolei są organellami, w których rośliny przeprowadzają proces fotosyntezy. W trakcie reakcji tego procesu z prostych związków nieorganicznych wody i dwutlenku węgla tworzone są związki organiczne, pożywienie dla roślin. Chloroplasty zawierają m.in. barwniki, głównie chlorofil. Barwniki są konieczne do przeprowadzenia reakcji. Mają one zdolność do wychwytywania kwantów światła, których energia zasila fotosyntezę. To, w jaki sposób powstały mitochondria i chloroplasty, opisuje teoria endosymbiozy. Ułożyła ją Lynn Margalis. Na samym początku oczywiście teoria spotkała się z wielką krytyką naukowców, którzy krytykowali, ale nic lepszego nie podali w zamian. Minęło kilka lat i oczywiście teoria została zaakceptowana. Według niej około 1,5 miliarda lat temu żyli na świecie pewni przedstawiciele bakterii zwanych proteobakteriami. Były one wolnymi organizmami mającymi zdolność do wytwarzania energii w procesie oddychania komórkowego. Ten mikroorganizm stał się celem cudzożywnej komórki preeukariotycznej i został przez nią wchłonięty na drodze fagocytozy. Proteobakteria nie została jednak zabita i strawiona, ale zaczęła w niej żyć na zasadzie symbiozy i razem z nią się namnażać. Z tego symbiotycznego związku komórka gospodarza czerpała korzyści. Mogła ona żyć w warunkach tlenowych i korzystać z energii wytwarzanej w procesie oddychania tlenowego. Z kolei organizm endosymbiotyczny zyskał stabilne i bezpieczne warunki życia. Na drzewie filogenetycznym proces ten dział się mniej więcej w tym miejscu. Podobna historia wydarzyła się później z cyjanobakteriami, które miały zdolność do przeprowadzania procesu fotosyntezy. Cyjanobakteria została wchłonięta przez organizm gospodarza, ale nie uległa strawieniu.
Dzięki temu gospodarz mógł wykorzystać energię słoneczną do produkcji pożywienia, związków organicznych, a cyjanobakterie zyskały ochronę przed zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi. Stało się to w momencie rozgałęzienia drzewa w kierunku organizmów jądrzastych, mających zdolność do fotosyntezy. Mniej więcej w tym miejscu. Mitochondria i chloroplasty faktycznie mają cechy organizmów prokariotycznych. Przykładowo skład chemiczny ich wewnętrznej błony jest zbliżony do błon, które występują u tych mikroorganizmów. Dodatkowo organelle te zawierają własne, takie jak u komórek bakteryjnych, rybosomy. Są one mniejsze niż rybosomy występujące w cytoplazmie komórek eukariotycznych. Wewnątrz mitochondriów i plastydów znajduje się także materiał genetyczny w postaci nagiej, kolistej, dwuniciowej cząsteczki DNA, która podobnie wygląda jak ta u bakterii. Zaobserwował to już w 1883 roku botanik Andreas Schimper, badając plastydy roślinne pod mikroskopem. Stwierdził, że proces ten wyglądał bardzo podobnie do sposobu, w jaki dzieliły się wolno żyjące bakterie. Musiało minąć przynajmniej kilka milionów lat, żeby z jednokomórkowych organizmów powstały takie, jak widzicie tutaj. Zaczęło się to przynajmniej 1,7 miliarda lat temu. O tym pewnie też kiedyś jeszcze opowiem, ale tymczasem do zobaczenia.